Zmartwychwstanie, szczęść Boże, witam serdecznie. Tak jest, słuchajcie, o życie Bogu chodzi, o nic innego. Bóg zmartwychwstał, jest Bogiem żywym i Bogiem żywych. Jest samym życiem, od Niego wszelkie życie pochodzi, po to dał nam życie, żebyśmy żyli. Zwyciężył śmierć, słuchajcie, Jezus zwyciężył śmierć. Trwając w Chrystusie żyjemy na wieki. Jezus przeszedł przez ziemię i walczył o ludzkie życie, kochał to życie do końca, aż po swoją śmierć na krzyżu, ale kochając życie, miłością zwyciężył śmierć, bo miłość jest potężniejsza od śmierci. Bóg jest miłością, a w Bogu nie ma śmierci. Bóg nam dał życie po to, żebyśmy żyli. Bóg jest Ojcem życia, Bóg śmierci nie uczynił. I w Jezusie, w którym nie było grzechu, jest zwycięstwo nad śmiercią, bo umarł z powodu grzechów, ale naszych grzechów. Był większy od śmierci, bo nie miał swoich grzechów, dlatego zwyciężył śmierć, zmartwychwstał. To wielka radość, największa prawda, słuchajcie, naszej wiary, pokonanie śmierci, coś, czego żaden człowiek w historii, na wszystkich kontynentach, gdziekolwiek, wszystkie kultury, języki, plemiona jakieś na przestrzeni wieków, tego nikt nie dokonał. Wyszedł z grobu o własnych siłach ten, który był zabity, ukrzyżowany, umarły, pokonał śmierć. Więc cieszmy się, o życie chodzi, kochać życie tak jak Jezus. Bóg jest samym życiem, jest miłością i widać, że właśnie w Chrystusie my też tak możemy żyć. Żyjmy w Nim, w łasce uświęcającej, przyjmujmy ciało Chrystusa w komunii świętej. Nie ma życia poza Bogiem, więc trwając w Nim możemy też żyć tym Bożym życiem, bo nie ma w ogóle innego. Mamy wszyscy życie od Boga i trwając w Chrystusie żyjemy tym życiem, które nie ma końca. Jesteśmy w Chrystusie więksi od śmierci tak naprawdę. Już jesteśmy zbawieni. Także cieszmy się z naszego życia, z naszej wiary. Trwajmy w Chrystusie i głośmy wszystkim. Wielu wokół nas dzisiaj jest biednych tak naprawdę, którzy Boga nie znają, biednych duchowo, którzy po prostu nie odkryli, że Bóg jest żywy, że od Niego mają życie. Wielu nawet Boga neguje gdzieś w naszych środowiskach, tak samo wielu neguje gdzieś tam wartość życia ludzkiego. Więc my głośmy, słuchajcie, z wiarą, z radością też, tak jak kobiety, które tam jako pierwsze zobaczyły Chrystusa i poszły uczniom oznajmić, że zmartwychwstał, że żyje. Tak i my z taką radością, z entuzjazmem głośmy Chrystusa, który jest żywy, który pokonał śmierć i który daje nadzieję każdemu człowiekowi, bo każde życie jest od Boga i w Bogu każde życie jest nieskończone po prostu. Cieszmy się i radujmy. Alleluja, Pan zmartwychwstał.